Ja jestem, kim jestem. W dzieciństwie mieszkałem w Nazarecie, zabitym dechami miejscu. Lepiłem gliniane wróbelki palestyńskie przy strumyku. One ulatywały, radośnie ćwierkając, gdy je ożywiałem klaśnięciem w dłonie. I wiele innych podobnych rzeczy czyniłem nierozważnie, tym zwracając uwagę na własną odmienność i przez to pieczętując swój przyszły los protagonisty. To nie była trawestacja na wakacjach, tylko wczoraj i dziś byłem ten sam w propagacji. Dobry fach miałem w dłoniach, po ojcu kamieniarski. Sztukę wolnomularstwa opanowałem do perfekcji, ale odmówiłem uczestnictwa w ceremonii nadania mi mistrzostwa, bo pomyślałem, co to za mistrz, który spoczął na laurach, zadowolił się wawrzynem i odcina kupony od słowa wiekuistego, przybierając powłóczyste szaty purpury, by wieść życie na skroś wygodne, nie dźwigając ciężarów, zamykając się w wieży z kości słoniowej, zamiast wyruszyć w świat. W drugim wcieleniu dotarłem do Polski. Tutaj spocząłem, a teraz cóż, wstyd mi. W tym uniwersum racjonalności zostałem apostołem ubawu. Na oddziale psychiatrycznym dołączyłem do baranków bożych, niepokalanych, bez zmazy, w mocy leków przeciwpsychotycznych, po których nie ma nocnych polucji, a w dzień przelewa się swą krew, aby was, pogan, zbawić.